Hej, hej, moi drodzy, witam was niedzielny z tej strony, a my jesteśmy w Traveler's Rest. Moi drodzy, oczywiście słucham Marty sobie, znaczy czytam Marty i słucham jej rad, więc co dzisiaj nas czeka? Jak kobieta nam radzi? Przemeblowanie. Dobrze, że w ogóle nie remont całej chałupy, ale przemeblowanie. No cóż, kobiety tak mają. Ale powiem wam, że no tutaj akurat mądrze doradza, więc sobie zrobimy najpierw może... Zobaczmy coś. Porter, piwo jasne, piwo łagodne. Dobra, piwo jasne. Dajmy tu jakieś chmiele. Niech sobie będą. Może mamy nawet kawałek miodu. O, no też nie, miód to damy do innego. Wystarczy. Zadać cebulę do miodu. Chyba się nie da. Jabłko? Patrzcie, jabłkowe. Taki... Cydrek? Taki coś cydrowe? Coś takie? No dobra, niech się robi. Brzęczki możemy robić kolejną jasną, ale ja bym zrobił sobie amberową. Potrzebujemy słodowanego, bo takie już dawno nie robiliśmy. Słodowany jasny. A, nie ma poweru, że tak powiem. Dobra, na razie nie robimy. Lecę na dół. Wrzucić do kega browarek. No i tak, rada Marty jest taka, żeby wszystkie w poprzek stoły poustawiać. No faktycznie wtedy pewnie się nawet ich więcej zmieści, nie? I tu jeszcze dwa wtedy upchniemy. Jak najbardziej sensowna. Więc będziemy sobie to działać. Dobra, przerzucę to tutaj, żeby nam nie przeszkadzało. Ale na razie, co na razie? Na razie kotu damy wodę. Nie ma wody. Sorry kot, będziesz dzisiaj na sucho. Mia, co to daje, że już masz takie serducho? Ciekawe, dobra. Po pierwsze lecimy po wodę. Pozbieramy też patyki. Niestety dzisiaj będzie dłużej trwała cała zabawa, no bo jak mamy przenosić stoły, to chwilę to potrwa, dlatego nie otwieram ludzi, znaczy nie zatrudniam ludzi i nie otwieram budki. Tylko dopiero jak przemeblujemy stoły. Także dzisiaj będzie krótki dzień handlowy, nazwijmy to. A za to bardziej taki, wiecie, od budowlany, no. A, trzeba zobaczyć jeszcze, widzicie, tak hop-siup, ale trzeba sprawdzić uprawy. Czy ja coś tam zasiałem? Coś tam chyba zasiewałem, o może nic. Zobaczymy. Tylko niewiele, bo to chyba tylko jęczmień był. Zbierz, ale zbierzemy. Tym bardziej, że i tak patyki, to musimy wszystkie inne rzeczy pozbierać, więc tak, dobra. Teraz tak, co my mamy z nasionek? Chmiel podwójny, pory. Dobra, więcej nie, bo i tak nie ogarniemy. Znaczy ogarniemy, tylko nie ma miejsca w podręcznym. W sumie nie jest miejsce, bo to przecież można schować, nikomu niepotrzebne, a to sobie wrzucić, nie? Jabłuszek ta, nie kupiłem. No, trudno. Nie będzie. Psi. Ziemniaków też chyba nie, ale przeżyją. Dobra, teraz co tu mamy? Porek. Porek. A, to musi być zawsze... Nie, no dobrze. Co chodzi, że... A, bo to jest już gotowe. Boże, przecież to nie jest nasiono. Ale jestem dobry. Dobra, chciałem zasadzić gotowce, nie? No, oddaj, oddaj, oddaj. Tak, my tu mamy nasionka. I teraz posadzimy. Czyli nie mamy nasionek, czyli trzeba było kupić owoce, wiecie? Kupię sobie owoce. Tak myślę, że to przyda się do tych naszych... Jakieś marchewki. Do tych naszych zupek różnych tam gulaszy i innych cudaków. Także jeszcze zrobimy jakieś małe zamówienie. Dobra. A, tu jeszcze mamy 10 tych, widzicie? Zapomniałem. Ja bym wolał jeszcze tu dokopać kolejne. Niż tam sadzić gdzieś dalej. Myk. I jeszcze tą piątkę tu posadzimy, nie? Dobra, i lecimy na dół. Już 10, kurde. Żebyśmy to dzisiaj w ogóle otworzyli. Knajpę, jeszcze te zamówienia. Jeszcze to zamówienia, bum, dobra, nie kwipunek, tylko zamówienia. Czy to są nasiona? Są, nasiona cebuli nie, chmielów to my mamy. My potrzebujemy bardziej gruszki. Zrobimy 10.
Herbaty ja bym też kupił, ale nawet herbaty to nawet zrobię ze 20. Jabłoni też 10. Jęczmienia na razie mamy full. Właśnie zastanawiam się z kapustą, czy możemy tego używać, ale dobra, po 10 możemy kupić. I kalafiorkę. Czy ja kupowałem już, nie? Wydaje mi się, że kupowałem. Kukurydzę. O, marchewkę. Marchewkę kupię ze 20, bo to do wszystkiego prawie pasuje. Kopru też kupimy, bo też może być dyszka, przyda się. Kukurydzę. Mięta. To do jakiegoś tego miętowego piwka. Może nam coś wyjdzie takiego. Natka pietruszki. Zobaczcie, ile tego jest. Pszenicy. Poru nie, na razie nie chcę. Patrzę, to jest tymianku. No dobra. Tymianek też może być dobry do. Na koziółko jako przyprawa. Rozmaryn. Ciekawe, czy to naprawdę oprócz ceny ma jakiekolwiek znaczenie. Czy ludzie na przykład wolą takie rzeczy, czy nie? Cholercia wie, nie? Zamówienie, dobra. Przekładamy wszystkie stołki. O, ale to będzie zabawa. Podnieś. Podnieś. Stół, a nie ławy. Dywan. To wszystko zbierzemy. Na szczęście to tylko tak wystarczy chodzić i się samo ładnie zbiera. I tak była piękna nasza cudowna oberża i teraz zostały tylko o, leżem wywinął. Czyli nie wiedziałem, że kominek można zmienić. Ha! To jest ciekawe. Kota mogę napoić? Nie. Ale teraz mogę, dobra. Jedno puste. Przeżyjemy. Dobra, i będziemy teraz ustawiać stoliki B. Czyli co? Potrzebujemy stoły i ławy. O, świeczki. To paskudztwo też potrzebujemy. I to paskudztwo też potrzebujemy. Dobra, to spróbujemy to ustawić. Czyli tak, od. Właśnie nie wiem, czy tu, czy ten gościu będzie widział. Dobra, powiedzmy, że tutaj dwa rzędy ustawimy. Schowaj się. Miał być R. O, tu się nie da, czyli musi być niżej. O, tu już się da. I tu już się da. Dobra, to jest pierwszy stół. A co ja robię? Co ja robię? Zresztą wystarczy tylko podnieść i obrócić. To chyba tak muszą być, nie? Żeby tu mogły te ławy wejść. Tak. Dobra. Ja się zastanawiam, czy robić przejście? Nie, no musi być jakieś przejście, bo inaczej to by było w ogóle nie do ogarnięcia. Dwa. O. A może nie robić przejścia? Czekajcie, czekajcie. Nie. Zrobić to razem. Może o tym nie pomyślałem. Jak myślicie? O, kurczę. Przestaw. I coś takiego wymodzić. Tak chyba nawet lepiej. Wtedy mamy jeszcze możliwość postawienia kolejnych dwóch stołów, nie? Tam pod kominkiem. To jest chyba dobry pomysł. No, wyżej. Wyżej. I tu niżej. Ło, powiem wam, że zabawy było. Tak, chyba coś takiego Marta myślała. Mam nadzieję, że o tym. Bo jeszcze tu faktycznie można wtedy będzie dwa postawić kolejne, nie? I ten chyba będzie widział sierota to. Bo jak tutaj widział ten, no to zakładam, że te dwa też by ogarnął. Dobra, no teraz te chodniczki. Nie wiem, jak to zrobić sensownie, ale tak na dwa. Na styk. Jakbyśmy to zrobili tak, a nie to. A, no właśnie, to jest problem, że jak już ruszymy, to potem, o, takie są chocki klocki. Jak jest pod spodem, to trzeba niestety przerzucić to, co jest nad tym. Dobra, myk. Jak zastanawiam się, czy te dywaniki na przykład nie machnąć im jeszcze, a właśnie między.
Może nie będą tak brudzić tutaj, dopóki nie mamy kolejnych stołów, nie? Nawet to fajnie wygląda. Dobra, 6 lampek. Pewnie można by teraz zrobić tylko po 4 i też by to oświetliły. Ale niech mają, niech wiedzą, że nie szczędzę na świeczkach, no. Niech tam mają, dobra. No i teraz będzie zabawa z tymi paskudami. One się beznadziejnie, powinno być taki ułóż na stole i powinno automatycznie 6 skakiwać, a nie żebym się bawił w jakieś układanie. Jak mamy stół na 6 osób, nie? To powinno od razu same poskakiwać. Szkoda czasu po prostu. A tak znowu nie będę otwierał, bo nie będę mógł tego poustawiać pewnie, jak to już ludzie będą siedzieć. Więc to i tak trzeba zrobić przed otwarciem. Już jest 4 po południu. Rany. Będzie bida. Dzisiaj niewiele zarobimy. Ale co tam, kasa jest. Nie wiem, czy jakieś podatki trzeba płacić kiedyś. Przyjdzie nam zapłacić, bo na razie nie zarabiamy, ale mamy 10 na plusie, więc z złotych monetek. O, krzywo postawiłem. Trzeba naprawdę uważać, w co się klika. Żeby sobie nie kliknąć w stół i go nie przestawić niechcący. Bo potem znowu zlecą wszystkie podkładki w powietrze, nie? Właśnie to jest upierdliwe. Męczące. Ale już dużo nie zostało. Już blisko. Jeszcze tylko tu dwie podkłady i mamy ostatni stół. Dawaj. Jeszcze może dziś otworzymy. 6 po południu, no szału nie będzie. Ale zawsze coś można otworzyć. Wow, dobra. Myślę, że zdecydowanie możemy otwierać. Tutaj też w zależności od godziny, jakiej to się handluje, zatrudni personel. Dobra, to te ceny skaczą, dlatego tak się... dziewiąty poziom. Tak się też właśnie zastanawiałem, nie? Skąd te takie różnice cenowe? No i teraz już wiem. Marta tam napisała chyba, albo nie wiem kto. Ktoś inny może. Nie mamy kasiory, znaczy ten, nie mamy browara, ale już będziemy mieli. Dowcip polega na tym, że... tutaj od w zależności od czasu dnia, no to w sumie takie logiczne, nie? To w zależności tam ludzie więcej płacą za browara wieczorem i tak dalej, więc może to tak to jest. Dobra, jest już barman, więc szybko tylko przerzucę mu na bar to. No już powinni teraz ogarniać, a ja mogę sobie zobaczyć, co tu się dzieje. O, mamy tutaj jęczmień, słodzik i możemy zrobić. Za mało? To co ja zrobiłem? Nie no, ma być jęczmień słodowany. A ja co? Co ja wciągnąłem? No nie. Brzęczka. Brzęczka. Jasny jęczmień słodowany. Ale ze mnie sierot. Jęczmień słodowany niejasny, tylko zwykły. Dobra, ale jest browar. Możemy coś tutaj upichcić przy okazji. O, gulaszek. Rozumiem, że mięsko jest obligatoryjne. Plus spor. Sporem będzie fajne. I znowu go ruszyłem za wcześnie. Jestem sierota totalna. Teraz. Dobra, czy tu można coś zrobić? Można. Łagodna. Ciemna. Dobra, niech to będzie porter. Chociaż nie. Bo potrzebuję Amber Ale, brzęczka Amber. Aha, ale to już mamy, dobra. To nie muszę się martwić, tu wrzucamy podwójny chmiel i miodzio. O, niech się robi. Dobra, a my lecimy zobaczyć, jak tu się akcje sobie radzą. No nieźle. Wygląda to nieźle. Dzięki Marto, podpowiedź była jak najbardziej zacna.
Zimno. Już teraz wiem, co tu się podziało. Bo zimno to będziemy minusy zbierali dzisiaj. No dobra. Wszyscy ci, co tutaj wymarzli, to będą teraz właśnie minus, 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 minus. No, to dzisiaj nawet nie tyle, że zarobimy, ile dzisiaj stracimy. Zarąbiasz. Znowu zapomniałem. Dopiero kolejni goście będą tutaj bardziej zadowoleni. Ale jak ktoś siedział i wymarł, no właśnie, to macie, to nam zabiera. Czyli lepiej było dzisiaj nie otwierać, albo z tą temperaturą to w ogóle trochę wkurzające. To powinien być jakiś pilnowacz. Ty, gościu, też powinieneś to robić. Myślę, że to nie byłoby głupie. Myślę, że to nie było... A, już tylko 16, więc nie jest tak źle. Jeszcze kilku i może na plusie nawet wyjdziemy. Dobra, mamy... jeszcze chwilę. Ale to już można zabrać. Zrobimy sobie chlebka, nie? Zupę. Herbaty też jeszcze nie, ale za mało paliwa. Zupę. Zobaczmy, jaką zupę możemy zrobić. Wszystko, co mamy. Por. Cebula to taka by była... O, rybkę. Zupa rybna. Niech mają. A co? Zobaczymy. Mamy kolejny gulasz do rzucenia. O, już na plusie idzie. Dobra, już wchodzimy na... No. Na plusowe punkciki, czyli jest dobrze. O. Może jednak odrobimy dzisiaj tych punktów chociaż trochę. A co z tym kotem jest? Głaskam go, głaszczę i głaszczę i co? I nic, nie? No nie. Co się gapisz? O. Ci zaraz dam. Ja latam, w ogóle się zgubiłem. Dobra. Się zgubiłem, patrzyłem na innych gości, a latałem na dole. Dobra. Ten kod mnie zastanawia, nie? Czy on łapie jakieś myszy? Jakbyśmy mieli... A, i ktoś napisał, żeby zobaczyć na wsi, na boki, czy się przejdziesz. Chyba sprawdzałem, chyba się nie przejdzie. Tutaj który level? Większy poziom reputacji, ale nie napisali... Napisali który, czy ja byłem ślepy i nie widziałem znowu? Nie, tylko pisze zwiększ poziom reputacji, ale nie pisze, nie? Na który poziom. O. Dobra, na razie chyba sobie tutaj ogarną chłopaki. Zerknijmy na boki. Wydaje mi się, że ja gdzieś tam spacerowałem i chyba tak myślałem, że nic z tego. Pobiegnijmy na drugą stronę. Od razu sobie załadujmy wodę. Boom, czyli na razie jest takie mierne, no niewielkie, nie? Dobra, teraz, o, mamy w końcu to, o czym myślałem. Nie ma przycisku weź wszystko? Nie, to sortuj. Oho, ktoś się tam pultuni. Trzeba iść go uspokoić. Ja ci dam żałosno, ty. Ci dam żałosno. I to jest ten warsztat. Co ja mogę w tym warsztacie zrobić i gdzie go mogę postawić? Zakładam, że gdzieś tutaj chyba. Mogę? Można go obrócić? A, nie można. No to trochę lipa. Ale dobra, jak tu się da, ja mogę tu coś na nim zrobić? Mogę. Utnij deski. A, czyli mogę sobie robić różne rzeczy na nim. No dobra. Dobra, zrobimy tutaj w końcu tą amberową. Rób się, amberku. Tutaj zrobimy pierwsza, to już dużo nie zrobimy. Jakąś owsiankę, bo ostatnio niewiele jej robiliśmy. Daj tu trochę jęczmienia, daj tutaj może tym razem sporą, taka owsianka. Taka, jaka, taka i zwykły jęczmień spodowany jeszcze zrobimy. Dobra. I teraz tak, co tu można zrobić? No to wszystkie nasionka to możemy wynasienić sobie. Pięknie to nawet wygląda. Robi się, dobra. Zrobiło się, jeszcze im dorzucimy dzisiaj. Jeszcze tam na chwilę, tak, przecież to już druga zaraz, więc
Pohandlować tym nie pohandlują. Ale może ktoś będzie chciał. Teraz zrobimy ostatni. Tyle o drugiej. No, poziomu chyba nie przeskoczymy. No, gdyby jeszcze nie to chłodzenie dzisiejsze, to może bym to ogarnął. Ale i tak jest nieźle. Powiem wam, że takie ustawienie tych stołów jest fajne. Zastanawiam się, czy nie można przenieść tego kominka. To by też było. A jednak! Odblokowałeś trendy. Możesz teraz sprawdzać, które przedmioty są w trendzie. Znajdziesz te informacje w zapasie swojego baru. W kalendarzu możesz też sprawdzić, które przedmioty będą kolejne w trendzie. Wciśnij C, aby sprawdzić. Trendy. Sprzęt piwowarski dostępny w skrzynce pocztowej. Następny trend. Żywność fondę. A, gdzie tutaj jest? Quishy, cokolwiek to jest. Dobra, nie będę tak wystawał, bo nic mi to nie da. 40, to już trzeba spać. Trzeba spać, moi drodzy. Tak, idziemy spać. Zobaczymy rano, co to są za trendy. Dobra, zapiszemy. Nie. Tu zapiszemy, nie wiem, czy tamten. Jestem ciekaw, jak to wygląda z tymi trendami. Mamy piwo pszeniczne. A jak się robi piwo pszeniczne? Cydr i piwo biszkoptowe. Ja pierdzielę. Myślę, że na razie trochę mało ogarniam, żeby wiedzieć te browce, jak się robi, bo jak zrobić piwo pszeniczne, nie? Czy trzeba mieć... Amber, to zrobimy, żeby było chmiel, goryczka, nie, może ja z jabłeczkiem takie, o, niech się waży, nie, bo teraz pytanie, tu X mówiliście, że punkty się zdobywa za zadania, aczkolwiek, rzemiosło, prędkość wytwarzania, no dobra, gdzie tutaj jest drzewka rozwoju? Brzęczka IPA, blond, tu jest pszeniczne. Uważ piwo pszeniczne, patrzę, sok z wina białego, nie? Tu beczka, brzeczka żytnia, tu mąż jabłkowy. Ło, panie, IPA też jest niezła. Dobra, weźmiemy ten miód, bo mamy tego sporo. To też jest dobrze, pszenica. Szukamy tak, żeby było mało. O, te są lagery i będziemy mogli więcej tego robić. Ciekawego. Pieczona ryba. Możemy spróbować. Dżemy, nie, teoretycznie też kiełbasy, ale to aż za dużo czerwonego ściągają. Zobaczmy, co tu jest dalej. Aha, bo my nie możemy tego uprawiać, czyli jagódki by poszły. Cytrusy, limonki, melon, cukinia, dynia i chili. Aha, ale te rzeczy, co kupiłem, już mogę. Więc nie jest tak źle. Tutaj to są te rzeczy, co chyba mogę wytwarzać w naszym... tutaj. Kegi... Na razie to nic z tego nie potrzebuję, przyznam się szczerze. Tego nie ma i tego nie ma. Dobra, no to na razie żeśmy takie poczynili przygotowania. Dobra, dajmy jeszcze jakąś kolejną owsiankę. No, niech będzie... To i z kukurydzą tym razem. Nie wiem, czy to w ogóle jadalne. Jasny, słodowany. Pszenica słodowana. Właśnie to chcemy zrobić. Będziemy mieli pszeniczkę. I co tu można dać? Zobaczcie, brzęczka pszeniczna, brzęczka jasna, brzęczka IPA. Możemy zrobić brzęczkę IPA. Jak mamy... Mamy... Dipa IPA. Ło. No powiem wam, że jest grubo. Już się w tym... Ipkę zrobimy, średnio ogarniam, jest tu trochę tego naprawdę. Dobra, co my można zrobić? Pieczona, pieczony kurczak, czy my mamy kurczaka? Nie mamy, ale rybkę mamy, wołowinkę też mamy, czyli trzeba by to było gotować, herbaty jeszcze nie mamy. Dobra, wiecie co, zupa jest tania energetycznie, że tak powiem, i tak naprawdę chyba wszystko, co do niej wrzucimy, nie będzie takie złe. I ziemniaki, o proszę, niech się robi.
Wrzućmy to, co mamy na handel. Otwórzmy dzisiaj trochę wcześniej. Tu kotowi nalejemy. A gdzie jest kotem? Nie zauważyłem go, czy tam się kręcił. Pokażę, które przedmioty są obecnie w trendzie. A jeśli podasz w zapasie, będą w trendzie, dostajesz bonus do otrzymywania reputacji, wynagrodzenia na każdym sprzedanym przedmiocie. A jak to sprawdzić? A, te są chyba w trendzie, nie? Nie wiem, tak mi się wydaje, że to jest, tylko nie wiem, dlaczego jest, co oznacza ten czerwony kolor. Tak cały czas, wiecie, patrzę na to, nie? Czy to leci w dół? No nie wiem właśnie. Nie do końca jestem w stanie określić, co tutaj nam gra przekazała, że tak powiem, za informację. Ale mam takie wrażenie, że to czerwone to chyba w dół. Dobra, idziemy po... A, jest koteł. Jest koteł, chodź. Zaciągniemy ludków, zawołamy do pracy. Dobra, zatrudnimy ich. Czy coś tutaj jeszcze jest ciekawszego do ogarnięcia? Właśnie nie wiem, nie? Myślę, że te drożdże można by sobie kupić. Drożdże piwne. Jakieś przynajmniej 20 drożdżyków. Może winne, nie wiem, czy potrzebujemy, czy możemy już, lagerowych przynajmniej z 10. Pieczywne niech będzie 5, na razie nic nie pieczemy. Nie wiem, czy jajka nie będą potrzebne do wypieków, pewnie będą, więc ze 20. Co to tak drogo? Halo, a jak 2? 5, 5, 5 to 2? Jak tutaj to jest doliczone? No nic z tego nie rozumiem. Aha, no dobra, bo to nie pokazuje całości, tylko to pokazuje pojedyncze ceny. Dobra, 20, no dobra, zamówimy. I tak to jest potrzebne, i tak to jest potrzebne, nie? Dobra. Lecimy zbierać wszystko, co się da. Plom. No, gdzie się tam zakałapućkałeś, gościu? Przyniesiemy trochę wody. Żeśmy nazbierani. Spróbujemy coś posadzić w naszym ogródku. A, otwarte. Otwarte, zapomniałem. Nic nie mówicie. Ludzie zamówieni, więc można otwierać. Pyk, 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 pyk i pyk. I dobra, i zobaczmy z tych nasionek, co byśmy posiali. Ja bym chciał jabłka, na pewno, marchewki. Zobaczmy z tą miętą i z gruszkami, jak to wyjdzie. Proszę bardzo. Jabłeczka, gruszeczki, marchewy. Marchewek to można faktycznie posadzić więcej. I miętka. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, resztę będzie można odłożyć, albo w sumie, przecież teraz nie musimy, no, nie musimy siedzieć w barze naszej tawernie, tylko możemy tu trochę narobić grządek. A co? Nikt nam nie zabroni. Także to będzie nas pochłaniać nasz czas, dobra, więcej się nie da. No ale... to i tak się opłaci. Zawsze mieć swoje produkty. I jeszcze 5 czegoś możemy wziąć. 5 na przykład ziemniaki.
Dobra, zobaczymy, żeby cały dzień nie spędzić przy robieniu w polu. Jak tu idzie? No na razie się sprzedaje. No i dobra. Wszystko tu ładnie się sprzedaje. Dobra, lecimy, patrzymy, tu się wszystko wypichciło, upichciło. Dobra, co my możemy tu jeszcze ciekawego zrobić? A rybek też mamy mało, może jakiś gulasz? A herbat nie posadziłem. Dobra, trzeba będzie herbatę jeszcze tam zasiać, jak zdążymy. Gulasz, no to pewnie mięsko. Mamy tutaj wołowinkę. Do tego dorzucimy porę. Cebulkę, no bo nie mamy za bardzo co innego tutaj dorzucić. A możemy jeszcze, a papryki nie. To zamiast tego, o, kukurydzę raczej. Niech sobie takie coś tam będzie. Jęczmień spodowany, jasny. Pszenica spodowana już się zrobiła, tak? Brzęczka ipa. Pszenica spodowana. Wiecie co, zrobimy jej jeszcze jeden. Bym chciał zrobić tą pszenną. Aż 15 na parów potrzebuje. Dobra. Ipa. Ważymy ipę. Ipa to powinien być jakiś aromatyczny i podwójny chmiel, tak myślę sobie, żeby pasowało. Niech się dzieje, dobra, to poczekamy tutaj, żeby zebrać kolejną potrawkę. Kurczę, myślałem, to się szybciej robi, ale to się, tak szybko to się robi tylko, jak to się nazywa, owsianka. Czyli te produkty tak szybko już się potem gulasze i te inne nie robią. No dobra, ale i tak robią się szybciej niż pozostałe. Dobra, mamy. To możemy wrzucić tutaj jakąś zupę. Możemy z czegoś zupkę wyklepać. Z czego byśmy mogli zrobić? Może jakąś taką mięsną? Raczej rybną, nie? To i cebulka. I nie mamy koperku, bo byśmy mogli koperkiem to przy... A ziemniaka możemy dorzucić. O. Niech się tam robi. Idziemy zanieść to na handel. Mamy nowe potrawki. Trudno powiedzieć, nie? Jak to jest? Czy te czerwone to oznacza, że spada trend, czy że rośnie? No i wydawało mi się, że to by mogło pokazywać co do naszego żarcia, jak wygląda. O. Jak wygląda zapotrzebowanie, nie? Czy lubią te nasze rzeczy, czy nie lubią, ale to też chyba ma jakieś znaczenie. Jak będziemy robić bardziej rzeczy takie, które się chętnie sprzedają. Czekajcie, zerknę jeszcze. Nie wiem naprawdę, co z tym czerwonym. Piwo żytnie, zipa, akurat takich w ogóle nie mamy, jagodek też nie mamy, malin też nie mamy. Patrzę, że trzeba tak ten myśleć o tym, żeby jednak więcej produkować, bo schodzi towar. Teraz jak jest 6 stołów, to tutaj potrafi. No, dawaj. To tutaj ładnie potrafi nam zaskoczyć. Dobra, chleb. A, bo nie mamy mąki, ale myśmy mąkę mogli zrobić. Mąka żytnia. Ile się robi? O, myślałem, że robi się szybciej, ale nie robi się szybko. Dobra. Pieczony kurczak nie mamy, pieczona wołowina, pieczona wieprzowina, tam było, nie? W tych trendach, więc niech będzie. No, nie mamy żadnych za bardzo przypraw, więc dodamy cebulę i może nad jabłkami nadziewana taka, o, niech sobie tam będzie. Dobra, lecimy. Widzę, że to, o, jest, się zrobiła. Tutaj to robimy co? Tym razem jęczmień spodowany ciemny niech będzie, bo nie mamy nic ostatnio ciemnego chyba, nie? Tak jest. Co możemy upichcić? Brzęczkę łagodną. Mamy jeszcze tyle paliwa, ale pszenną... Dobra, zróbmy jeszcze raz pszenną. Niech nasza strata będzie. A się długo to robi wszystko. Zobaczcie, to już nie taki hop-siup. Tak, to można schować, to wrzucimy, nie trafiłem, to wrzucimy tu do baru, kolejne 20 nowej potrawki, jak to wygląda, coś się zmieniało? Nie, no ale mamy tam, raczej robimy tą pieczoną wołowinę, więc jestem ciekaw,
co to będzie i jak to będzie. Dopiero jest 7 po południu. Strasznie długo to się robi, myślałem, że będzie trochę szybciej, ale jest, mamy. Dobra, to co, lecimy z jakąś owsianką. Tego na szczęście jeszcze mamy i do tego grucha, niech się robi. Zaniesiemy wołowinkę, czy tam wieprzowinkę i popatrzymy, jak to wygląda. Czy z... Aha, czyli to, co mamy na miejscu, to wydaje mi się, że to są te trendy. A ja mogę to, mogę handlować surową? Nie widzę. To jaki jest trend, że ja mogę surowym? Przecież nie mogę surową. Nic z tego nie rozumiem, dobra, nieważne. Ale znikło, jeżeli pojawiło się w barze, to widzicie, pieczona wołowina zniknęła, więc zakładam, że to jest jakiś faktycznie trend się pojawił i żeśmy na niego odpowiedzieli. Dobra, godzina 8 po południu. Znowu nie zapaliłem, nie? Znowu nie zapaliłem ogień. Idealnie, dobra. Miejmy nadzieję, że dużo nie stracimy na tym. Dobra, co my możemy jeszcze tu zrobić? Palony jęczmień? A co to jest? A do czego to jest potrzebne w ogóle? Ale zróbmy. Nie wiem, robimy. Pewnie do jakiejś potrawy. Dobra, zaniesiemy tam, co mamy tu. To, co mamy, zaniesiemy. Dobra. Powiem wam, że to takie nawet bieganie jest. O, jest mąka. Jest mąka, więc zakładam mąka żytnia, to zróbmy mąkę pszenną, niech się robi, będziemy robić różne chlebki. O, ktoś się burzy, idziemy na ratunek. To z tej strony jest. Bach. I już do widzenia. Kurczę, cwaniakują, no. To sobie przerzucimy. Trzeba mięcho zamówić, wiecie? Myślę, że to nie... Wiem, że jest późnawo, ale nawet na jutro niech już tam sobie będzie. Myślę, że to dobry myśl, żeby... O, moment. Tu jeszcze ważne rzeczy są. I mięcho. Gdzie tu jest mięcho? Zamówienie. Tu może być mięcho, nie? Dobra, zamówimy ile? 20, bo ta wieprzowinka widzę teraz w modzie. Wołowiny też tam z dyszkę zamówimy. Rybek też, dyszkę i kurczaki jakby gdzieś były. Jest kurczaczek. A, dobra, robimy 10 i tu co? Szałwia. Dobra, tej szałwii nie wiem, nie zamawialiśmy, ale zrobimy. Jest jako truskawka, jako ten rzeczy, które się... tak bonusowo pojawiają, one nie są zawsze. Pomidor też, dobra, bierzemy pomidory, nawet za 20 wezmę. Nie wiem, czy się zmieści nam, no miód by się przydał, czy zmieści się nam to wszystko w magazynie, nie wiem, czy nie trzeba, gdzie jest ten cwaniaczek, tu jest, nie trzeba budować skrzynki, nie, kolejnej. Dobra, już jest spokojny, zaraz zobaczymy, czy czasem. Bo mam takie wrażenie, że ta skrzyneczka się nam lekko zapełnia. No dokładnie. Czekajcie, gdzie to było? Możemy robić skrzyneczkę. I zaraz zobaczymy, co potrzeba do zrobienia skrzyneczki jest. Kufer, potrzebne są deski. O, to też wszystko na czas. Ale tam się nam narobiło. Piękności, no. A, nie mam miejsca już, tak? Tam powinny się zwinąć te rzeczy wszystkie. Dobra. I lecimy. Ale żeśmy rozbudowali ten wytwórczość tutaj. Czekajcie, bo to jest tak. To powinno lecieć tutaj. Dobra. To chyba wszystko, nie? Zresztą to jest surowe rzeczy, tak. Keguś tu jest pusty, więc wrzucamy, proszę, ipkę macie, cieszcie się. Dobra, zobaczymy tutaj, trzeba nastawić kolejne zabawy, czyli co, tu robimy chleb, a nie mamy, chleb żytni, mamy,
Czy chleb żytni musi być z czymś, czy może być sam? Chleb, taki chleb? Może. No i dobra. To nie będziemy fisiować. Tutaj robimy jęczmień słodowany. Mamy też mąkę. Wiecie co? Wymyślmy piwo. Uważ, piwo łagodne. Piwo pszeniczne. Niech sobie pszeniczne, to będzie takie delikatne, z gruszeczką i z lekkim aromatycznym, ale bez chmielu. A niech będzie chmiel, dobra. Zobaczymy, czy taki numer przejdzie. No i teraz tak, czy my mamy tyle? Mamy chyba. Co byśmy mogli zrobić? Łagodną brzęczkę, nie? Czy... brawo. Czy mamy coś tutaj jeszcze lepszego do zrobienia? Łagodna? Ciemny, bo ciemny nie mamy, dobra. No i mamy... deseki. I potrzebujemy gwoździe. Gwoździe, za mało składników, sztab żelaza. I trzeba zamówić sztaby żelaza. Dobra, lecimy. Jeszcze 1:30, może nawet zdążę. Może nawet zdążę zamówić. Sztaby żelaza. Gdzie to kurde może być? Narzędzia nie ma. Chyba wezmę wszystko i będę tak po prostu przewalał. Znowu czas leci, ja wiem. Ale gdzieś przecież muszą być te sztaby żelaza. Znaczy mógłbym sobie po prostu skrzynię zamówić, byłoby chyba najszybciej. Ale będziemy uparci. Jest. To sobie 10 takich sztabek zamówię. Dobra, i zamykamy. Ostatnie, zobaczę, czy tu już przyszły. Na szczęście nie przyszły, ale ogólnie jest problem, bo mamy faktycznie mało miejsca. Jeśli chodzi o nasze różne tutaj przyjemne rzeczy. Dobra, już tego nie ściągam, bo teraz tak, to, a nie, jeszcze byśmy zdążyli, chociaż to już jest tylko pół godziny. Wyszli wszyscy? Dobra, jeszcze jeden, no. Dobra, idziemy spać, moi drodzy, i całkiem nieźle jak na takie wojażowanie. Powiem wam, że naprawdę, no, troszkę nawet rozbudowaliśmy się, nie wiem, czy za dużo nie mam tych wszystkich tutaj, jak to się mówi, przepisów, bo wprowadza się zamęt, ale z drugiej strony są te trendy, więc można się trochę też chyba sugerować tymi trendami, więc jak się jeszcze nabierze wprawy, żeby wiedzieć, co jest co i z czym się je, to trzeba zobaczyć jeszcze te zamówienia, które są do zrobienia na tablicy, bo żeśmy w ogóle nie sprawdzali, a tam też jest to i to można za to doświadczenie zbierać. Więc to jeszcze przed nami, moi drodzy. No dobrze, a to było wszystko na dzisiaj. Dzięki wam serdecznie i pozdrawiam i oczywiście czekam na jakieś pomysły w komentarzach. Co by można tu jeszcze zrobić i usprawnić? Albo co produkować ciekawego? Albo macie jakieś ciekawe pomysły na potrawkę jakąś ciekawą? No to będziemy próbować. No dobra, to na razie. Trzymajcie się.